Szanowni Państwo, drodzy goście, jest mi niezmiernie miło, że tyle osób przybyło na dzisiejszą uroczystość. Przez tyle lata wyrzuceni na śmietnik historii wracają dzisiaj, nie wszystkim jeszcze to jest dane, ale wracają na prawdziwe strony historii nie jako zdrajcy i faszyści, tylko jako Polacy, bohaterowie, którzy walczyli i oddawali swe życie za wolność tej naszej kochanej ojczyzny. Dziękuję. Na ręce Pana, Panie Marku, Panie Wiceprezesie, pragnę złożyć wyrazy szacunku wobec osoby Pana Ojca, wdzięczność za niezwykłe świadectwo patriotyzmu, determinacji, odwagi, jakie wykazał walcząc do końca. Był tak naprawdę ostatnim, któremu udało się wytrwać w oporze. Wielu jego kolegów wcześniej zostało albo aresztowanych, albo zabitych w różnego typu obławach. I widzieli to, że że on nadal się ukrywa, nadal ucieka i na pewno w pewien sposób mu kibicowali, żeby to udawało mu się jak najdłużej. Obchodzimy dzisiaj uroczystość ostatniego partyzanta z Winu Wolności i Niezawisłości. Pochodzi niedaleko stąd, był waszym sąsiadem. I widzicie, przetrwał bardzo długo. I co go zgubiło? To znaczy zgubiło go, jeżeli chodzi o życie doczesne. No zdrada. Najbardziej obrzydliwa rzecz. Zdrada, którą pamiętamy, sam pochodzę ze wsi, rodzi się z pazerności. Zdrada to jest dla mnie coś najpodejrzewszego, no bo jak można z człowiekiem, z którym się żyje, współpracuje i w końcu wydać kogoś. No ja tego nie potrafię zrozumieć, nie potrafię nawet w głowie mi się nie mieści, żeby to logicznie wytłumaczyć. To musi być człowiek zeszmacony do szpiku i kości, żeby poszedł na takie coś. No nie wiem, rozumiem może jakiś przymus w stosunku, groźby w stosunku do rodziny, no może by coś w jakiś sposób zmieniły moje zdanie, ale zwykłe takie to jest nie do pomyślenia dla mnie. Za pieniądze. To były ciężkie czasy. Wtedy się mówiło, że uszy mają ściany, ale to była prawda. Nie wolno było zawierzyć w zasadzie nikomu, bo z dnia na dzień ubywało sprzymierzeńców, ubywało ludzi, którzy wierzyli w to, że to podziemie wyjdzie w jakiś sposób cało, że ci ludzie przestaną być w końcu szykanowani. Był symbolem pewnego oporu, pewnego niepoddania się temu, co komuniści wprowadzali w Polsce, ale był przede wszystkim pewną postacią tragiczną, bo tak naprawdę to była droga, która musiała go doprowadzić do tego, że wcześniej czy później zostanie zdradzony albo pojmany, albo zabity w walce, tak jak się stało 50 lat temu. Byli zapomniani, wracają, z trudami to się rodzi, z wielkimi oporami, prawda, no ale wracają. I takie uroczystości nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich, którzy przychodzą, są chyba ważne, bo prawdziwy patriota nie wstydzi się takich uroczystości, nie wstydzi się nawet słez czasami wylanych, bo to jest, uważam, że to jest naszym obowiązkiem. Jako Polaków i jako spadkobierców tych, którzy zginęli, zostali wymordowani. I zawsze zwycięstwo musiało być, bo to jest zapory niechod.